To co, lecimy za tym wagonem? Nieźle. Gdzie jest kantyna? W tamtą stronę, w centrum, za tymi zwałami chemii. Muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go, jakby to był portal do jebanej Walhali. Mało kto się przedostanie. To moja specjalność. Gdzie ten tunel? Nie tak szybko, kowboju. Bez biomarkera nic nie zdziałasz. Jesteś zagrożeniem. A już wiesz, jak ludzie w Viledor reagują na zagrożenie. Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? 2000 kilometrów. O w mordę! Jakim cudem nikt cię nie zaraził? Proste. Nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. Viledor też odizolowali. Wznieśli mury. Zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje biomarker? A, nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. Ja mam. Chodźmy. Przy okazji. Hakon. Aiden. Miło cię poznać. Witaj. W raju. To co myślę? Zdobyć jakby marker. Tutaj. Hej, sprawny jesteś. Było się w wojsku. Oddziały specjalne? Przez 7 lat. Nawet to lubiłem, ale mi przeszło. Za niesubordynację dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta. No i jeździłem taksą. Ała! To się nazywa upadek. I chuj. Przynajmniej dobrze znam miasto. No, dawaj! O, co tu się stało? Jesteś słaby. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Mam staminę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej, jeśli się przeżyje, rzecz jasna. Czyli mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, czyli jednak to tak czy siak byś umarł. Chyba ustawione przez grę. Nie ma szans na wejście tam. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Patrz na te rudery. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. Zagajniki dachowe. Ja wiem, że to jest miejsce tak blisko ich. Padło jeszcze nie dotowane, co? Ludzie zostawiają w takich miejscach sporo rzeczy. Na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki. Co to? Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Powstały po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę, a ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. No poczekaj, jak jeszcze tu nie skończyłem. Czy coś ciekawego znajdziemy?
ciekawe, czy mogę znowu sobie skarbu przeżyć, ale... Bardzo fajna opcja w ogóle skupia. No dawaj, dawaj! Stój! Czyli macie tu armię? Ach, stróżowie. Ludzi też tak traktują. Uważaj. To właśnie oni pilnują tunelu. Powiedz mi o nich więcej. Jeszcze więcej o nich? Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. Sprawnie im poszło. Tak, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno. Grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Na szlaku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Tja, tu jest podobnie. I robi się coraz gorzej. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać? Tak, za mną. To bardzo ładnie wygląda. Porównam do jedynki praktycznie. Czy my tam zdążymy się wziąć? Niespodzianek. Ściemnia się. Zaraz będą się budzić. Szybko, otwieraj skrzynię. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. Pusto. Szlak. Chwila. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń, a sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Teraz tak, czemu powiedzieć? Myślę, że jedzą w porządku. Powiem tylko, że dał mi go były naukowiec GRE Dylan. Zabił go niejaki Waltz. Przed śmiercią Dylan dał mi ten klucz, żeby Waltz go nie dorwał. Zawiera jakieś istotne dane. Może w Rybim Oku coś wiedzą. No, przekonamy się. Ja pierdolę, zaspaliśmy. Plan B, spierdalamy. Jesteś tam? Jestem! Jest! Znajdźmy lampę UV. Bazar. Damy radę. Za mną. Chodź. Poznamy za chwilę drugą frakcję. Lampa UV to symbol bezpieczeństwa mocy. Okej. Lina fioletowa. Mamy zaznaczony punkt tam. Blisko, bazar. Dawaj! Tam, z
stronę światła. Bardzo ciekaw ten sprint. Słyszysz to? Już prawie jesteśmy. Jeszcze trochę. Otwierasz! Halo! Stój w świetle! Hakon... No dalej! Otwierać! Już! Hakon, wyjedź, idzie! Biomarkery. Nie ma czasu. Mamy tu wyjca. Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery, mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarker. Wpuść nas chociaż do przedsionka. Musi pokazać biomarker. Co powiesz na elektronikę? Ty fiucie! Otwórz! Ty jebany! Kilian! Zajmij ich! Kilian! Kurwa! Kilian! Otwórz! Kilian! Żebyś się wyjebał rano, moje złoto! Ty chuju! Jeszcze się policzymy! Cholera, ile ich jest? Spada. Mam rycerzy pochód, ale dość duże. O, udało się. Nie sądzę. Nieszczęścia chodzą parami. Hakon, otwórz te drzwi! Staram się. Kilian! Wiem, że tam jesteś! Oczekiwanie pod prawo. Szybko zaczęło. To już wszyscy? Chyba tak. Chyba tak. Pomóż mi! Już kurwa pomysł! Ja pierdolę, Kilian! Było czekać jeszcze dłużej! Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. A teraz poszli stąd! Daj spokój! Przestań już zgrywać takiego fiuta! Popatrz! Skąd ty to? Rzadka rzecz! Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co?
Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie... A zresztą bez znaczenia. Co ty knujesz, Akon, he? Dałem mu inhibitor. Przeżył. Oszalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. Sukinsyn. Został szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Akon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak. Ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. Nie, zobaczymy, co teraz tutaj Kilian opowie. Kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam, debilu. Kryjówka Kiliana. Pieprzony taryfiarz i matka miłosierdzia w jednym. Możemy to mogłeś gotować? Wszyscy ci mówili, zajmij się tym, gotuj. Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych... Sprawdzimy. Noty kolekcjonerskie. 63 nagrania mam do znalezienia. Dziennik nocnego biegacza. Nazywam się Anton Nowak i będę, kurwa, legendą! Sorki. Nie mogłem się powstrzymać. Nagrywam to dla ciebie, tatku. Zdradzić ci tajemnicę? I jak ją usłyszysz, na pewno będzie ci wstyd. Całe życie powtarzałeś mi, że nigdy niczego nie osiągnę. A ja zostałem SP-kiem. A ty co zrobiłeś? Nazwałeś mnie zdrajcą! Wytłumaczyłeś, że SP ma w dupie nas wszystkich, mieszkańców bazaru. Wielkie dzięki za zaufanie, tatku. Zupełnie nikim się nie przejmuję, tatku. Pokażę ci, na co mnie stać. Dziś podszedł do mnie jakiś nieznajomy typ. Powiedział, że jak chcę zostać bohaterem, to jestem w złym miejscu. I że mam potencjał. Ty nigdy tak nie mówiłeś. Umówiliśmy się o północy na dachu starej fabryki tekstyliów. No i stoję tu... Jak ten idiota. Co tu w ogóle robię? Może chciałem udowodnić ci, żebyś zobaczył. O w mordę! Co to? Koleś skacze między budynkami jak jebana pantera! Kurwa! Nie mogą mnie znaleźć! Byłaś młody! Wiem, że tu jesteś! Nazywam się Kilian! Nocnych biegaczy, hakonów czy dylematów. Patrzmy, co nam powie sam Kilian. Ale nie. Zachciało ci się wyższe cele, kurwa. Albo... A mogłeś sobie gotować. No i taka masa pobocznych pytań. Które były najlepiej zapytać, że w razie... Co? I zupełnie no resztą. Zapytajmy te biomarkery. Biomarkery. Dlaczego tak trudno je zdobyć? Bo to skomplikowane urządzenia. A fabryki, które je produkowały, już od dawna nie istnieją. Biomarkery łączą się z krwią. Po połączeniu nie można wykorzystać ich ponownie. Bez nich infekcja rozwija się bez kontroli. Jak to było w twoim przypadku. Dlatego ludzie płacą fortunę, żeby załatwić nowy. Oddają wszystkie pieniądze i kryształy. Na szczęście ja i Hakon znamy miejsce, gdzie można je wytwarzać. O, bardzo dobrze. Bo nie wytworzenie czegoś takiego też nie jest zbyt proste. To źle, że Hakon dał mi inhibitory? Wielu ludzi od nich umiera. To silna substancja. Nie dla każdego. Ale ja przeżyłem. Czasem się zdarza. Nie ekscytuj się. Po prostu z nimi uważaj. Oś, myślę, że nieraz będziemy z nich korzystać. Długo już znacie się z Hakonem? Zbyt długo. Co miał na myśli, mówiąc, że pomagaliście ludziom? Służyliśmy razem w specjalnej... A mniejsza z tym, to stare dzieje.
Okej, okay, gdzie można odpocząć? Wydaje mi się, że już to nasze łóżko widziałem. Gdzie mogę odpocząć? Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza? To nie jest ziemia obiecana, wręcz przeciwnie. Muszę się dostać do Rybiego Oka. I Hakon ci w tym pomaga? Porządny z ciebie chłopak, ale coś ci powiem. Nie warto okazywać zaufania byle komu. Kurde, skąd wiesz, że możesz ufać mnie? Dobra, dość tej paplaniny. Idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. Ciekawe, czy był to jakiś przekaz, który rzeczywiście ukaże się w przyszłości, że nie powinniśmy ufać Hakonowi? Nie mam pojęcia. Teraz tak. Mieliśmy dostać tutaj, o właśnie. Okej, mamy kompletę. Tylko ja... Aha, tu jest, okej. Okay. Dobra, odebraliśmy ją. 3 sloty na ulepszenie. Rękojeść. Okej, tak to działa. Dobrze. Teraz pasowałoby ją odmienić w naszym ekwipunku. Jest tutaj na miejscu otwarty. Myślę, że... Okej. Teraz będzie w porządku na pierwszym slocie. Co? Spać, to idziemy. Ejden, babejden, ecie, pecie. Znajdź mnie. Ciekawa śpiewanka. Dobry, tu centrala. Na szpital. Jezus? Bardzo śmieszny. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. No więc lecimy po biomarkery. Poranek. Eksploracja nocą. Okej, wyjdę. Tak, trzymaj się dachu, no. Bo jeśli wyjdę, cię zauważą. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. Mam tutaj 3. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w 6 miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? Medical Center. Tarkę włączę, żeby widać. Zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. Czy jest szansa, aby wrócić tam na dach? Myślę, że jest. Zostajemy sobie z tego. Puszczasz obszar misji. Okej. Okay.
warto byłoby jednak iść w drugą stronę. Puszczę niestety dalej. Idziemy? Nie, no to okej. O, teraz to ręce i nogi. Dziecko. Jestem przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. Czekaj, ci przecież mieliśmy tu lepszą. Jeszcze to. Jak się sprawuję. Na pewno jest lepszy niż ten kij. Jakaś znajdźka tutaj. Zero. Hej! Tędy! Duży budynek, co? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili... Brudne pożegnanie. Nerskie. I kupę forsy. Można sobie przeczytać. I co z tego wyszło? Kupa kurna. Wejście naszego kolegi. Prawie, prawie. Nie mamy dużo czasu. Trzymaj się blisko. Przeszukujemy. Zamknięte. Zawsze może się do czegoś później przydać. Umiesz otwierać zamki? Aha. Jasne, najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza? Chyba będzie samo. Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Mam trochę złomu. Możesz z tego zmontować wytrychy. Wytwórz wytrych, okej. Okay. Ekwipunek. Wytwarzanie. Są mi wytrychy. O, dwa wytrychy w tęglejcie. Więcej. Żeby wytworzyć dwa, trzeba było chyba mieć umiejętność odpowiednią do tego. Stwórz mi czego? 10. Ha, dobra robota. Myślę, że powinno wystarczyć na pierwsze drzwi. To działa tak samo jak w pierwszej części. Jest. Samo tylko troszkę otwierona grafika. O, nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać na rzeczach. Zostawić trzymałość. Bardzo mało im. O, czyli weszli. A jak tutaj jest za bardzo? Czy jedno? Okej, tutaj jesteśmy widoczni. Dobra.
z tego. Jeszcze było przez chwilę śpiących zakażonych. Cii, chodźmy. Tędy. Pod nami. Ciemna strefa przed nami. O, właśnie. Bądź cicho. Strefa tak zwana. Ojej. Podszkolka. Nieciekawe miejsce jak na to czasu. Mia? Andy, gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Mia, nie po ścianie. Nie gadaj, daj łapkę. Aiden. Wszystko gra? Tak. Na pewno? Szczerze. Myślę, że może tak warto całkowitą prawdę. Nagle jakoś mnie zamroczyło. To przez infekcję. Nie łam się. Ogarniemy ci marker i sprawdzimy, jak jest. Dzięki. Myślę, że na razie nic nie podejrzewam. Tutaj znajdę coś. Chyba to skarbem śmietniku. Jeszcze nigdy nie korzystałem z takowej. To najwyższy. Tu będą prawdopodobnie śpiący koledzy. Tak jest. Widać biomarkery. Śpiące królewne. Tak. Jakoś musimy się przemknąć. Kucaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. Prawdopodobnie, że... Jak się zbliżysz, to po tobie. Zresztą pewnie to wiesz. Tak, wiem. Powiedz, czy podczas fabuły będziemy musieli zwracać uwagę na ten nasz biomarker, czy jest to nieistotne i zaplanowane, jak to będzie postępowało? Cześć, halo. O mnie te znajdźki. To pomysł. Może nie będę tego otwierał. W pierwszej części nie było mowy o czymś takim. Ktoś tam wstaje, budzi się. Już można wstać. Patronkę włączymy. Co to? Chemia. Paskudne gówno. Kiedy GRS straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co?
się nie dostanie. Goldeny. Słuchaj, ten koleś, o którym mi mówiłeś, jak on się nazywa? Walt? Tak. Dlaczego o nim wspomniałeś? Bo pamiętam, że prowadził jakieś eksperymenty. Nie tylko on się tym zajmował. Było więcej miast jak Villador, otoczonych murami, odciętych od reszty świata. Wielu ludzi pracowało nad szczepionką Aiden. Ale cóż, świat jest pełen zjebów. O. O, ma tu mam. Peteczki, pigmenty. Alkohol. Pigmentu. Coś czuję, że będziemy z tego szpitala wybrać w podskokach. Ostrożnie. Jest niestabilna. Dajesz. Przejażdżka w drodze. Wespniesz się? Tak, daj mi chwilę. Szybko. Kończy nam się czas. Zielona. Żółta farba. Ścianie. Dobrze. Jeszcze raz. Nie dam rady. Czekaj. Mam pomysł. Okay, czyli w ogóle nie. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn? Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GRE. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. Jak weźmiesz kolejną dawkę, to powinno ci starczyć sił. Klucz dostępu GRE. Tak to wygląda dobrze. Poskakuję tu. Mamy towarzystwo. Przemieniać. Zostań. Nie dasz mu rady. Wiem. Widziałem jebańca. Musimy go.
warto skrzyp. Tutaj nie będzie. Jeżeli... O, trzeba poczekać, aż kolega przejdzie. Rzućmy monetą, ale wydaje mi się, że... Ciebie. Przestań tchórzyć, Aiden. Doktor może nas zobaczyć. Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się. Idźmy za tę skrzynię. Myślę, że może lepiej... Przestań tchórzyć, Aiden. Teraz możemy sobie na spokojnie wszystko przeszukać. Goldenie sobie weźmy. Paczek kolejny. Skrzynię możemy pchnąć. Skryptowana podstęka. Okej, mamy. Jakie spodnie? Czułości zdrowia. Dla trzech linki. Anomalie i kwarantanna. Dobrze. Czyli idziemy wziąć. Trzymałość. Okej. Okay. Co jest? A, użyłem inhibitora. Fantastycznie. Wracaj do windy. Posłuchaj, proszę. Wyszliśmy. Dajmy szans, że musimy się. Górą przeszliśmy. Zakończymy sobie.